Dzień dobry, razem z nami dzisiaj jest wicewójt Anna Stopnicka-Nemska, to ona dzisiaj udzieli nam wywiadu. Dzień dobry. Dzień dobry. Pierwszym pytaniem, którym zadam, jest to, gdy pani tutaj nie mieszkała, to czy odwiedziła pani naszą miejscowość? W dzisiejszych czasach miejsca, które odwiedzamy, najczęściej odnajdujemy na internecie. Myślę, że odwiedzenie naszej strony internetowej zachęca do tego, tym bardziej, że bardzo lubię historię, lubię rzeczy, miejscowości z ciekawą historią, a Jaworze właśnie taką jest. Jakie jest Pani ulubione miejsce w Jaworzu? Moim ulubionym miejscem jest park. Myślę, że nie każda miejscowość może się pochwalić takim miejscem, miejscem specyficznym, gdzie jest fajna atmosfera, gdzie jest wiele ciekawych rzeczy, które warto zobaczyć. Jest to między innymi amfiteatr, tężnia, kwatera hrabiowska, gdzie są pochowani nasi byli właściciele gminy Jaworze. Jest to glorietta. Samo ukształtowanie parku już zachęca do tego, żeby po nim pospacerować i poczuć taką fajną atmosferę wypoczynku. A gdyby Pani miała polecić jakieś miejsce znajomym, to jakie to by było? Myślę, że cała miejscowość jest bardzo ciekawa, ale zwiedzanie Jaworza powinniśmy rozpocząć od pałacu. Jest to takie serce Jaworza. W tej chwili w pałacu funkcjonuje młodzieżowy ośrodek wychowawczy, ale jest pałac związany z Jaworzem, z jego historią. Nie można zacząć zwiedzania tej miejscowości bez pałacu. Po odwiedzeniu pałacu myślę, że każde miejsce jest warte, żeby go zobaczyć. A jakie miejsce jest Pani zdaniem najlepszą wizytówką Jaworza? Ja mam wielki sentyment do parku, dlatego myślę, że poleciłabym w pierwszej kolejności zwiedzenie parku, pospacerowanie, ale mamy również taką ciekawostkę z ostatnich lat, to jest między innymi muzeum, gdzie gmina bez dostępu do morza może dużo dowiedzieć się o morzu. Jest to też miejsce, gdzie przewodnikami są dzieci. To też jest taką ciekawostką i fajną rzeczą. Dziękuję. Dziękuję. A co ja mam dziękujemy Pani za wywiad i udzielenie odpowiedzi. Okej, to możemy jeszcze raz. Możemy jeszcze raz nagrać, nie ma problemu.